znowu chyba można powiedzieć, że wywiązałeś się z zadania przynajmniej na 5, tak w skali szkolnej. A, dobrze, że w skali szkolnej. No cieszę się, prawda, bo znowu to jakaś tam niewiadoma była. No muszę się bardziej przekonać do tego, że spokojnie mogę sobie radzić w środku i cieszę się, bo to jest dobra alternatywa dla mnie. Trudny przeciwnik, trudny mecz, a jednak z mojej strony całkiem. Ciężko było z tym Lewandowskim? No na pewno to reprezentant Polski, trudny przeciwnik, chłopak o dużych umiejętnościach i pewnie z niego polska reprezentacja będzie miała duży pożytek w przyszłości. Lech gra takim systemem z podwieszonym Stylicem i to też poniekąd jakieś zadanie do stoperów, żeby ograniczyć jego pozycję na boisku. Dzisiaj się to nawet udawało, Lech bodajże tylko w pierwszej połowie, gdzie złamaliśmy troszkę linię, jakoś nam z akcji zagroził. Oczywiście ze stałych fragmentów Lech miał więcej sytuacji, ale tak jak mówię, z akcji było z naszej strony dobrze. To był mecz, który miał dać odpowiedź na pytanie, czy jesteście w stanie dogonić Lecha w wyścigu Mistrzostwa Polski. Remis takiej odpowiedzi chyba nie daje. No nie daje, nie jest to dobry wynik dla nas, bo chcieliśmy tutaj wygrać. Jest kontakt z czołówką, no ale w końcowym rozrachunku, żeby przegonić Lecha, potrzebujemy 3-4 punktów. Tak jak było wiadomo, że wcześniej czy później dołączy do tego wszystkiego Legia i walka o mistrzostwo będzie pewnie do ostatniej kolejki. Macie jednak lepszy układ meczów, trudne mecze z Legią, ze Śląskiem gracie na własnym boisku. No tak, ale jak widać w tej rundzie, że te wyniki i liga nieprzewidywalna i było dużo różnych niespodzianek, dlatego to nie może nazwy drużyn, a ich obecna forma będzie decydować, czy te mecze będą łatwiejsze, czy trudniejsze. W przebiegu tego meczu wy straciliście 2 punkty, czy zyskaliście 1? Nie, ja zawsze uważam, że chcemy wygrywać i prowadziliśmy długo i uważam, że straciliśmy te 2 punkty, bo mimo, że w końcówce graliśmy w osłabieniu, to taka bramka pomimo momentami takiej ofiarnej obrony z naszej strony nie powinna paść i było w szatni, że to nas było widać, że to nas boli.